Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym. Standardowo zachęcam do jego udostępniania, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszej pracy. Ten odcinek chciałem poświęcić jakby atakom na Kościół, sytuacji Kościoła i sytuacji katolików w tym trudnym czasie, kiedy się okazuje, że prawdopodobnie kolejnych świąt wielkanocnych nie będzie. Albo będą w jakiejś tam formie mocno kadłubowej. Zacznę od tych kwestii covidowych, żeby przejść do innych. Potem już takich związanych z nieustającymi wręcz atakami na Kościół od zeszłego roku. Także sytuacja jest taka, jaka jest. Mówiłem o tym w poprzednim komentarzu, że mamy te obostrzenia, mamy jedną osobę na 15 metrów kwadratowych. Pojawiają się postulaty, żeby zamknąć kościoły w ogóle, całkowicie. Właśnie dlaczego się pojawiają takie postulaty? I tu musimy się trochę cofnąć w czasie, bo miejscem potraktowanym dużo bardziej surowo od, nie wiem, sklepów czy komunikacji miejskiej w trakcie pierwszego lockdownu wiosną zeszłego roku były właśnie kościoły. Było to 5 osób. Oczywiście wszyscy mówi, ale na zachodzie to w ogóle pozamykali. Super. Zdemolowano nam prawie całe mieszkanie, zostawiono tylko tam łazienkę. I mamy się z tego cieszyć. Bo sąsiad zdemolował sobie mieszkanie doszczętnie, a nam nasz, prawda, właściciel mieszkania, od którego wynajmujemy, używając takiej analogii, zdemolował niecałe. Zostawił jakąś tam małą cząstkę. A tu sytuacja jest w ogóle inna, bo przecież Kościół miał swoje uprawnienia i ma je nadal i gdyby tylko się o nie upomniał, to myślę, że spokojnie wyszedłby na swoje. Natomiast jaki jest problem zasadniczy współczesnego Kościoła i to się objawia we wszystkich sprawach? Mianowicie strach przed mediami. Strach przed tak zwaną opinią publiczną i podporządkowywanie się temu dyktatowi mediów, które z większości przyjazne Kościołowi nie są. Dlaczego? Bo najważniejszym świętym w polskim kościele dzisiaj jest święty spokój, niestety. I w związku z powyższym sytuacja jest taka, a nie inna, że ponieważ media wykreowały obraz kościoła jako miejsca, gdzie jest dużo łatwiej się zarazić niż gdziekolwiek indziej, to nie było pomysłów zdroworozsądkowych, nie było postawienia się władzy tak, jak to miało miejsce we Francji. I niestety to ma swoje konsekwencje dzisiaj, bo gdyby Kościół postawił na swoim, gdyby zignorował te obostrzenia rządowe na wiosnę, to myślę, że te restrykcje, które są teraz, nie byłyby tak daleko posunięte. Przypomnijmy, wprowadzono limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych na przełomie października, listopada. I, że tak powiem, nikt nie reagował. I przyjęto to jakby do wiadomości. I to, że pojawiają się te głosy, żeby zamknąć kościoły, to jest podzwonne tego, że podówczas zdezerterowano, że jakby przyznano się, u nas jest się bardzo łatwo zarazić tym wirusem, co do którego zjadliwości toczą się nadal dyskusje, oczywiście w drugim jakby obiegu informacji, w drugim obiegu medialnym,
mainstreamowe media nie dopuszczają do żadnego, prawda, kwestionowania tych jedynie słusznych dogmatów wiary covidiańskiej. No ale co? No proszę Państwa, najpierw zabrano nam Wielkanoc, żebyśmy mogli świętować Boże Narodzenie, potem utrudniono nam dostęp do kościołów w Boże Narodzenie i prawdopodobnie utrudni się go też w Wielkanoc. Oczywiście są tacy księża, którzy na te restrykcje nie zważają, ale dużo bardziej istotne jest to, co robią tak zwani szeregowi wierni, jakby uczestniczą w tym i posłusznie podporządkowywują się. Najczęściej po prostu korzystając z tych dyspens, wprowadzono taką manię dyspensowania i się dyspensuje, aż w końcu ludzie już dostrzegają, że ten kościół to im nie jest do niczego potrzebny. W razie czego obejrzą sobie mszę na YouTubie. No i takie podejście do sprawy przyniosło już Kościołowi wielkie straty, a ustawiło już teraz Kościół na pozycji chłopca do bicia ze strony mediów. Media wiedzą, że mogą z Kościołem zrobić dokładnie wszystko, bo biskupi się boją tej nagonki medialnej. No, boją się stanąć w obronie powierzonych im wiernych. No, takie niestety są smutne fakty. Natomiast to, że prawda, wycofano się z uprawnień, które miał Kościół, spowodowało to, że przypuszczono też atak na innych frontach. I też tutaj biskupi poddają się presji medialnej. Więc mamy Kościół, który kapituluje wobec mediów, kapituluje wobec swoich wrogów, bo oni mają narzędzia propagandy, a Kościół je w dużej mierze, z niewielkimi wyjątkami, te narzędzia propagandy zaniedbał i bardziej się u niego liczy wizerunek wśród tak zwanej opinii publicznej, niż realizacja swoich zadań, niż dostarczanie nam wiernym środków do zbawienia, sakramentów. No, ale natomiast to już przynosi ta nagonka taka, z jednej strony covidowa, z drugiej strony jeśli chodzi o jeśli chodzi o molestowanie seksualne, gdzie często, ja zachowuję duży dystans wobec tej sprawy z prostego powodu. No, jeśli po 20 latach komuś, ja rozumiem, że to często są przeżycia traumatyczne i potrzeba czasu, żeby się z nimi zmierzyć, ale nie wiem, czy jeśli komuś po 20, 30, 40 latach się przypomina, że kiedyś go coś gdzieś, no to od razu powinna się zapalić lampka w momencie, kiedy osoba jakby przychodzi z tym w momencie, kiedy jest koniunktura. Nie mówię o tych sprawach, które na przykład leżały od kilkunastu lat gdzieś tam zamiecione pod dywan. To jest trochę inna rzecz. Natomiast jeśli teraz nagle ktoś przychodzi i mówi, o, bo nie, 25 lat temu ktoś tam molestował z księży, no to trzeba do tego podejść, zwłaszcza w momencie, kiedy przestępstwo się już przedawniło, trzeba do tego podejść z dużą dozą dystansu i zbadać to trzy razy dokładniej niż normalnie. No natomiast istnieje takie przyzwolenie, pojawiło się to przyzwolenie właśnie pod wpływem tej... Ja uważam, że to jest taka... Ponieważ Kościół po raz pierwszy tak wyraźnie skapitulował wobec władzy przy COVID-zie, to było zielone światło, możemy atakować. I jakby to takie mentalne, ta taka mentalna osłona, że to jest coś nie do pomyślenia, nie wiem, zaatakować Kościół, budynek Kościoła, czy księdza, zniknęło. No i mamy jeden dość brutalny przykład, aczkolwiek tu być może po prostu podłoże jest inne.
ale to, że chodzi o tego proboszcza z pod Paradyża, księdza Adama Myszkowskiego, który został pobity na początku marca i w końcu zmarł w szpitalu w Łodzi, no to jest coś, no, co jeszcze parę lat temu byłoby nie do pomyślenia. Są też przecież inne ataki, na fizyczne ataki na księży, mieliśmy z tym do czynienia, ataki na kościoły. I to jest niestety moim zdaniem właśnie efekt tego, że Kościół pierwszy raz skapitulował wiosną ubiegłego roku i zaczęło się wycofywanie na całej linii. Niedługo, myślę, przyjdą ataki z innych stron. Natomiast no, problem jest też taki, że Kościół nic nie robi z dywersją w swoich szeregach, z osobnikami i instytucjami pokroju Tygodnika Powszechnego, czy Więzi, gdzie największym, czy profesora, księdza profesora Wierzbickiego, którzy po prostu uprawiają dywersję ideologiczną w Kościele i też ich nie pacyfikuje. Problem polega też na tym, że no, jest to takie pole, gdzie my oczywiście musimy i powinniśmy wesprzeć Kościół, jeśli byśmy go wsparli, to na pewno Kościół się obroni, ale jeśli Kościół sam się nie chce bronić, no to my mu niestety na siłę nie pomożemy. To jest smutna konstatacja. I no, dla niektórych osób widzę, że to pole takiej konfrontacji w obronie Kościoła, gdzie no, duża część hierarchów kościelnych sobie tego po prostu nie życzy, no to stało się dla niektórych osób takim substytutem jakiejkolwiek innej działalności. Ja oczywiście uważam, że trzeba tych naszych wartości katolickich bronić i Kościoła trzeba bronić, ale no nie może nam to przysłaniać innych aspektów tej całej sprawy, całej sytuacji, jaka jest obecnie w Polsce. I tragedią jest to, że choćbyśmy się, jak nie wiem, starali, to niestety, ale nie jest możliwe, prawda, obronienie Kościoła bez jakiegoś działania ze strony tegoż Kościoła, ze strony przede wszystkim biskupów. A biskupi, jak widzimy, my bardziej są zainteresowani, prawda, dialogowaniem i przyklaskiwaniem im przez tak zwaną opinię publiczną, liberalno-lewicową, antykatolicką, niż naszym głosem katolików. No, taka smutna konstatacja, więc no, jesteśmy w niewątpliwie trudnej sytuacji, ale chyba bez jakiejś kompletnej wymiany episkopatu, tyle że przy obecnym papieżu, przy obecnym biskupie Rzymu, to raczej by wymiana episkopatu może pójść w kierunku tylko gorszym, to nie przezwyciężymy tych problemów, o których mówiłem. Tej kapitulacji, tych ataków. Oczywiście, no jeśli widzimy, że nie wiem, ktoś demoluje Kościół czy atakuje księdza, to oczywiście trzeba interweniować, ale tak jak powiedziałem, nie rozwiążemy tego problemu mu systemowo jakimiś wartami pod kościołami. To nie. To trzeba inaczej. No ale cóż, no, nadzieja jest zawsze w najwyższej niebiańskiej instancji i tą nadzieję również ja mam, że nawet jeśli biskupi skapitulują, to ta najwyższa instancja pozostanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.